Witam wszystkich. Niedziela, pierwszy rok konkursowy, do mnie około 150 km. Gołąbki wypuszczone 8:30. Pierwsze już tam się pokazały, teraz jest przed 10:00. Pierwsze na początku oddziału się pokazały, to u mnie myślę, że tak gdzieś 10-15 minut i powinny też się pokazywać. Zobaczymy, jak to pójdzie, początek sezonu. Pogoda ogólnie ładna jest. Wiaterek trochę je tam zbija, ale mają trochę z wiatrem, trochę tak na bok je, bo wieje centralnie w Poznań, a my troszeczkę jesteśmy wyżej. Także będę nagrywał, jak ktoś będzie przechodziło. Witam, pierwszy gołąbek jest. 8408, drugi na młode był w oddziele. Samiczka. No, czekamy dalej. O! Tutaj co? Jastrząbek, kurde, nas leciał. Czekamy, coś przyleciało. Chodź, roczniak. 23 końcówka. Chodź. Drugi roczniak. Czekamy. No tak jak mówiłem, czy nie mówiłem, zepchłem na bok, one zaraz tu się mi stamtąd lecą. One powinny lecieć mi tu. Wysoko, nie widać. Także czekamy dalej. No jest następny gołąbek. Chodź. Prawdopodobnie samczyk. No chodź. Chodź. Roczniak. Trzeci roczniak. Chodź. Ale tak bez dwóch, bez trzech razem, no to kiepsko to wróży. No ale czekamy. No i mamy kolejnego. Chodź. No jak mówię, stamtąd idą z tyłu. Chodź. Teraz samiczka, dwulatka. Chodź. Teraz będzie dwulatka. Nie, roczniak znowu. No chodź. Następny się... Od razu jastrząbek mi tu nadleciał i mi przepłoszył. Kurka wodna, no. Jeja. No mi przepłoszył, trzy gołąbki przyleciały. Mnie rozwalił przed mordą, by kurczę hapnął. Chyba się nagrał nawet. Chodź. Teraz będą latać i na chwilę się mi tu konkurs kończy i takie, że kurczę, życie już jest. No. Chodź. Chodź. Tu lecą dwa. I trzeci poszedł. Chodź. Są dwa. Chodź. A taka włącz mi tam w goglach śpiew sowy. I tam będzie puchacz. Chodź. No i teraz u nas latają takie już. Cholera, czy ci go wypłoszył. No chodź. Szybciutko. Zagrożenie tu jest. No kurde, cwaniak, już tutaj dawno go nie było u mnie tak blisko. Jednego przepłoszył. Cholera. Przepraszam, ale normalnie to są emocje. Wiecie, o co chodzi, ale... Noż, kurde. To jest moja wina, bo ja dźwięku sowy nie puszczałem. Nie puszczałem dźwięku sowy, od wczoraj dopiero zacząłem puszczać i... Teraz mam karę.
dźwięk sowy muszą lecieć. Same sowy nie zadawają, dźwięk musi być. Także czekamy dalej. Dobra, do kolejnego. Odbity. To się pokazują co? Co parę sekund. Bądź obędzie jaką sowę tam. Puchacz najlepszy. O. Jak będzie puszczyk nawet. Żeby on mi tu nie przychodził. Także czekamy. Weszło? O. Tamta dwulatka? Tak. Roczna to było? Dwulatka to było. 34, no i tamte też weszły ładnie. One ładnie wchodzą, tylko... Czekamy sobie pauzę. Leci coś? Nie. Kolejny we wszo wchodzi. Chwilę musiałem rozmawiać przez telefon. To już następny, bo tam już nagrywałem, to dwa przyleciały. Także czekamy. Jakiś chyba 8 ich tu jest. W ciągu 6 minut czy 7, 8 się odbiło. Trochę długo, ale no same roczniaki i jezebko. Ten jaszczobek też tu swoje zrobił. Zobaczymy, nagram jeszcze dwa, że do 10. I zobaczymy. O, jest następny. Chodź. O. Jeszcze jednego nagramy. Także gołąbki się schodzą. Zajęło im to 1,5 godziny, 150 km. Także tu już nic nie widzę. Także czekamy dalej. O, mamy kolejnego gołąbka. Nie mamy, to była sowa. Żona mnie znowu zrobiła w bambuko. Mówi, że leci gołąb, bo to była cukrówka. No też, ale nie taki. No. Nie ma? Nic? 2 minuty przerwy już jest? Cholercia. One chyba z wiatrem poszły. Cholerę. Albo je spuszyły. Ten jaszczobek trochę je mi, kurde. Przegonił pewno. Zajrzymy do środka. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Hodowca jest zadowolony. Reszta się dojdzie. O, siedzą sobie w kółeczkach. Tamta partnerka z góry. 16, ona ma tam samczyka, poszła do innego na razie. No i teraz lecą gołąbki. Idą. Chodź. O. Nie, to nie moje. Żona znowu mnie zrobiła w bambuko. Mój to będzie lądował od razu. Miałem zobaczyć na zegar. Dobra, już mnie nie wołaj. Bo już drugi raz wyszłem. Także zobaczę sobie na zegar. Jest 9 sztuk na 27 zakoszowanych. Przed lotami było ich więcej, ale ja to jestem surowy hodowca i chciałem
że tak powiem, te niedołęgi pogubić. I tak się stało. Jeżeli taki ten gołąbek potrafi przylecieć, czy tamten, to tamten też pewnie powinien się spóźnić, ale powinien przyjść. A te, co się tak mocno spóźniały, no to ja je ostro tam trenowałem. Z tych późnych mi zostały dwie sztuki. Jedna była zakoszowana, jedna jest odłożona do rozpłodu. To jest siostra właśnie tej, co przyleciała pierwsza. Ona jest druga, ona młoda w oddziele. Jej siostra właśnie późna, jej siostra została przełożona do rozpłodu. Także ja tam jestem zadowolony. Byle tyle, żeby się naleciało jak najwięcej ich. My już tam mamy dawno po konkursie. Ale piątka, czy tam też siedem chyba w konkursie będę miał. Mi tam na piątce szybciej zależy, a tamte mogą sobie dolatywać już. Także czekamy. Teraz już jest przerwa się zrobiła, to już jest nieciekawie. Oddzielę też jest przerwa, bo telefon nie dzwoni. No to gołąbki być może z wiatrem poszły. Także czekamy dalej, do tego 10 może poczekamy. Jak przyleci, jak nie, no to trudno się mówi. Bo za chwilę jadę też tam na otwarcie zegarów, wypiję kawkę. Jedziemy na otwarcie zegarów. A takie niebo mnie denerwuje właśnie, takie niebo, bo takie chmurki, żeby było tak, tam jest fajnie. Tutaj z tej strony chmurki takie fajne. Ale tam tutaj już jest bezchmurne. One stąd mi właśnie się cofają, bo je przegnęło na bok. Mają trudniej. Także czekam jeszcze chwilę. I zobaczymy. No i kolejny raz będzie, nie? Za tydzień. To co nie załapałem na treningach. Tam byłem kilkanaście razy wywieź. Wypuszczałem w niepogodę, że tak powiem, te młode, te późne. Mówię, jak wypuszczę sobie 40 późnych, je przelotuję jako młode, znaczy tutaj u siebie przetrenuję. Zostało mi tam chyba ich 18 i teraz czy 20. I 18 teraz straciłem na tych treningach. Dwa zostały. Znaczy na razie jest jeden, bo ten jest w rozpłodzie, bo tamten jeszcze nie przyszedł. Połowy. Zobaczymy. On się spóźniał na początku treningów. Później już fajnie dorównywał gołąbkom. Dzisiaj troszeczkę zgłupieje, bo pierwszy raz był w kabinie. Ale mam nadzieję, że przyjdzie. Bo nadal jak jutro przyjdzie, to będzie dobrze też. I on tam sobie powiedzmy na trzecim, czwartym locie może załapie, o co chodzi. Do 500 go by dolotował. Jak przyjdzie oczywiście. To wszystko musi, od tego zależy, czy on przyjdzie. Także nie widzę żadnych gołąbków, nie widzę, jak lecą dalej. Także robię pauzę i poczekamy chwilę. No to długo nie musiałem czekać, minutkę. Jest 10. Chodź. Odbity. Także czekamy. Ja czekam dalej, a filmik za chwilę wrzucę. Tylko go posklejam, bo mi się dwa razy wyłączyło, muszę go skleić. I go zaraz wrzucam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Udanego sezonu wszystkim życzę. Bez takich incydentów jaszczępkowych, jak tu u mnie. No. Także dźwięk sowy warto puszczać, bo w zeszłym roku puszczałem dźwięk sowy i to działało to. W tym roku trochę tak, że tak powiem, miałem elkę wywaloną na to. I sami widzieliście, zaatakował. I warto puszczać dźwięk sowy. Także do następnego filmiku. Cześć.